Szanowni Państwo, ja może przeproszę za moją dyspozycję głosową. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Zgromadzeni na sali. Odczytam list Pana Prezesa PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Pana Jacka Kaczorowskiego. Dziś wspólnie stoimy przed wyzwaniem, jakim jest kształtowanie przyszłości elektrowni Rybnik. Zapewniam, że spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zdaje sobie sprawę, że nie jest to tylko kwestia energetyki, ale również rozwoju miasta i regionów. Jako prezes PGE GiEK czuję się zobowiązany przedstawić Państwu działania podjęte w kwestii elektrowni Rybnik. Spółka PGE GiEK zgłosiła do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zamiar zaprzestania prowadzenia z dniem 31 grudnia 2025 roku wszelkiej działalności koncesjonowanej w elektrowni Rybnik, to jest w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, wytwarzania ciepła oraz przesyłania i dystrybucji ciepła. Pismem z dnia 6 sierpnia 2024 roku termin zaprzestania działalności koncesjonowanej w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła przesunięto na dzień 31 sierpnia 2026 roku. Zgodnie z przesłanym do Urzędu Miasta Rybnik pismem z dnia 27 sierpnia 2024 roku zapewniam, że zostaną podjęte odpowiednie działania mające na celu zabezpieczenie ciągłości dostaw ciepła do czasu powstania możliwości zmiany jego dostawcy lub do czasu wynikającego z obowiązujących regulacji prawnych lub zawartych umów. Działania PGE-GiEK odbywają się zgodnie z planem i z zachowaniem najwyższych standardów, przepisów prawa, a przede wszystkim z myślą o mieszkańcach i pracownikach. W odniesieniu do obaw, które dotyczą zabezpieczenia dostaw energii elektrycznej dla mieszkańców regionu, Zarząd PGE-GiEK podkreśla, że wobec utraty konkurencyjności elektrowni węglowych w stosunku do innych źródeł energii, Grupa Kapitałowa PGE realizuje projekt budowy nowoczesnego bloku gazowo-paliwowego. Ta inwestycja o wartości 4 miliardów złotych ma kluczowe znaczenie nie tylko dla lokalnej społeczności, ale także dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Nowy blok, który ma rozpocząć działalność pod koniec 2026 roku, będzie dostarczać energię elektryczną dla około 2 milionów odbiorców. Zabezpieczy 80 miejsc pracy. Warto tu dodać, że jest to jedno z najważniejszych przedsięwzięć w sektorze energetycznym kraju. PGE-GiEK jest w pełni świadoma zagrożeń wynikających z ewentualnego zaprzestania działalności koncesjonowanej elektrowni Rybnik. Dlatego prowadzimy m.in. rozmowy z reprezentującą pracowników stronę społeczną, tak aby wypracować jak najlepsze dla pracowników rozwiązania. Zgodnie z ustawą z dnia 17 sierpnia 2023 roku pracownicy elektrowni Rybnik zostali objęci przepisami o usługach socjalnych, co gwarantuje im dodatkowe zabezpieczenie w okresie transformacji energetycznej. PGE-GiEK jest świadoma wyzwań, jakie niesie transformacja energetyczna, dlatego prowadzi dialog z wszystkimi interesariuszami, w tym z lokalnym samorządem. Urząd Miasta oraz PGE-GiEK są w stałym kontakcie. 16 września 2024 roku odbyło się dużo wcześniej planowane spotkanie, podczas którego omówiono szczegóły związane z dalszym funkcjonowaniem elektrowni oraz dostawami ciepła. Na spotkaniu powołano zespół roboczy, którego zadaniem będzie wypracowanie docelowych rozwiązań związanych z zaopatrzeniem w ciepło odbiorców po zakończeniu transformacji energetycznej elektrowni. PGE-GiEK pracuje specjalny zespół, który zajmuje się dalszym prowadzeniem analiz pod kątem różnych scenariuszy dotyczących przyszłości elektrowni. Najistotniejszą kwestią obecnego procesu jest ochrona miejsc pracy w Rybniku. W tym celu przygotowane są rozwiązania, które pozwolą pracownikom na skorzystanie m.in. z programów dobrowolnych odejść, programów pomostowych, odpraw oraz przekwalifikowania. Podkreślam, że PGE-GiEK jest otwarta na propozycje dotyczące przyszłości zakładu, zarówno związków zawodowych, jak i pracowników. Wszystkie zgłoszone sugestie zostaną przeanalizowane. Zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest komunikacja w procesie transformacji. Dlatego zobowiązuję się do regularnego informowania o postępach realizacji swoich planów zarówno związki zawodowe pracowników, jak i Rady Miasta.
Zarząd PGG jest gotowy do organizowania kolejnych spotkań, podczas których będą mogli Państwo zadawać pytania i wyrażać swoje opinie. Zapewniam o gotowości do współpracy otwartej na dialog, opartej na dialogu, zaufaniu, współodpowiedzialności, uszanowaniu różnic, długofalowym myśleniu, sprawiedliwości i zrównoważonym rozwoju. Doceniamy Państwa troskę o pracowników oraz przyszłość elektrowni. Liczymy na współpracę oraz partnerstwo. Wspólnie uda nam się przejść przez trudny czas transformacji. Bardzo dziękuję. Całe państwa! Panie dyrektorze, coś swoje wspomnienia nie od prezesa Kaczorowskiego. No. Dziękuję. Ale państwa Kaczorowskiego. Czyli ja, szanowni państwo.